Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie Informacji Dnia. Premier Mateusz Morawiecki wygłosił orędzie w sprawie konfliktu wokół ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wystąpienie dotyczyło kwestii związanych z Holokaustem. Szef rządu podkreślał, jak ważne jest ukazywanie prawdy o ludobójstwie z lat 1939-1945. Kłamstwo oświęcimskie to nie tylko negowanie niemieckich zbrodni, ale również inne sposoby fałszowania historii, podkreślał w orędziu premier Mateusz Morawiecki. Jedną z najgorszych form tego kłamstwa jest pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców i przypisywanie tej odpowiedzialności ich ofiarom. Chcemy walczyć z tym kłamstwem w każdej jego postaci. Właśnie dlatego nowelizujemy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Jak mówił prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Żydzi, Polacy oraz inne narody wspólnie doświadczyły cierpienia w niemieckich obozach koncentracyjnych. Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy. Śmierć i cierpienie w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów. Holokaust był niewyobrażalną zbrodnią. Próby jej negowania zawsze powinny spotykać się z jednoznacznym potępieniem. Premier zaznaczył, że rząd nigdy nie będzie ograniczał wolności debaty o Holokauście. Mateusz Morawiecki podkreślał, że obozy, w których wymordowano miliony Żydów, nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holokauście. Szanowni Państwo, nasz rząd potępia wszystkie zbrodnie II wojny światowej popełnione na polskiej ziemi, bez względu na to, jakiej narodowości byli ich sprawcy i do jakiego narodu należały ofiary. Szef rządu zwrócił uwagę, że Polska dba o to, by niemieckie obozy koncentracyjne przetrwały jako świadectwo męczeństwa narodów dla pamięci o zamordowanych i ku przestrodze żyjącym. Walcząc z nieprawdziwymi twierdzeniami o udziale państwa polskiego w niemieckiej machinie zbrodni, Polska staje po stronie prawdy. Mateusz Morawiecki mówił, że Polska rozumie emocje ze strony Izraela. Trzeba wiele pracy, abyśmy naszą wspólną, często skomplikowaną historię potrafili opowiedzieć razem. Kultura Żydów polskich jest nieodłącznym elementem polskiego dziedzictwa. Premier, kończąc swoje orędzie, akcentował, że szerzenie prawdy o Holokauście to nie tylko zadanie Izraela, to również zadanie Polski. Jest to walka o uniwersalną prawdę, która jest przestrogą dla całego świata. Szef resortu środowiska powoła zespół ekspercki, który ma nakreślić długofalowy plan dla Puszczy Białowieskiej. Minister Henryk Kowalczyk odwiedził Puszczę, gdzie spotkał się z leśnikami, a także lokalną społecznością. Głównym celem wizyty ministra była ocena sytuacji w Puszczy w związku z realizacją postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Minister spotkał się z organizacjami ekologicznymi oraz lokalną społecznością. Przyznał, że wszystkie zalecenia unijnych urzędników są realizowane, a prace leśników ograniczają się tylko i wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa w Puszczy. Realizacja postanowień Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest realizacją krótkotrwałą, będą jakieś później rekomendacje, ale tak naprawdę trzeba myśleć o przyszłości i tą przyszłość tak zaprogramować, żeby była w zgodzie z również z ochroną siedlisk, z obszarami Natura 2000. A także z pozostałymi aktami prawa polskiego i międzynarodowego, które dotyczą Puszczy Białowieskiej. To jest bardzo potrzebne po to, żeby rozwiać te pewne nieścisłości, te pewne wątpliwości i ten pewny spór, który powstaje również na tle prawa polskiego i europejskiego. Podkreśla nowy dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny i dodaje, że wszystkie dokumenty muszą być czytane całościowo i spójnie. Również z uwzględnieniem elementów społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, kulturowych i tradycji lokalnej. Więc to jest bardzo ważne. Plan działania dla Puszczy ma wypracować specjalny zespół ekspertów, który chce powołać minister Kowalczyk. We współpracy z środowiskiem ekologów, ale też i środowiskiem leśników nie może to być patrzenia jednostronnego. To musi być patrzenie wielostronne, które też będzie uwzględniało potrzeby i warunki mieszkańców. To też
jest element ważny. Minister nie ukrywa, że chce, aby działania podejmowane w Puszczy były zgodne z oczekiwaniami Brukseli. Będziemy chcieli podejść do tego wielowarstwowo, biorąc pod uwagę interesy różnych stron, ale też przede wszystkim uwarunkowania prawne, a więc to, czego będzie oczekiwała Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w swoich rekomendacjach rzecznika i później w ostatecznym postanowieniu. Jeszcze przed wydaniem ostatecznej decyzji w sprawie Puszczy przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej minister Kowalczyk chce się spotkać z unijnym komisarzem do spraw środowiska, aby osobiście rozwiać ewentualne wątpliwości. Do wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego trafi łącznie ponad 3 miliony złotych, poinformowała minister Elżbieta Rafalska. To przeszło czterokrotnie więcej niż do tej pory. To pierwszy raz, kiedy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wzięła udział w spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Oprócz tego dialogu centralnego, który toczy się też w Warszawie z partnerami, mamy ten dialog wojewódzki. Dialog, który może liczyć na większe finansowanie z budżetu państwa. Inicjatywę ustawodawczą podjął tutaj prezydent Andrzej Duda. Projekt, który trafił już do Sejmu, ma wzmocnić Radę Dialogu Społecznego na szczeblu centralnym i wojewódzkim. Ten projekt, który powstał, jest projektem takiej zgody i taki troszeczkę poprawiający tą ustawę. Do wojewódzkich rad dialogu społecznego trafi czterokrotnie więcej pieniędzy. Dofinansowanie z tej kwoty 47 wzrośnie do 200 tysięcy, a więc finansowanie wzrasta do poziomu 3 200 000 zł. I ten element finansowania WRDS-ów zawarty jest w nowelizacji, którą przygotował pan prezydent. W latach 2016-2017 do konsultacji społecznych trafiły łącznie 1174 projekty ustaw. W dyskusji uczestniczyły wojewódzkie rady dialogu społecznego. One miały od początku istnienia 776 posiedzeń. Mówię to o spotkaniach i prezydium, i tych plenarnych posiedzeniach rady, gdzie, proszę państwa, są rozwiązywane problemy bądź stawiane kwestie istotne dla funkcjonowania województwa, ważne ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia. Prezydencka propozycja zmiany nie tylko wzmacnia pozycję Rady Dialogu Społecznego, ale też zwiększa jej kompetencje. Opiniowane przez nią obok projektów ustaw mają być również rządowe strategie i programy. W tym roku Gruzja nie będzie w ogóle kupować gazu od Rosji. Całe zapotrzebowanie zaspokoją dostawy z Azerbejdżanu. Jak podaje przedstawicielstwo kompanii naftowej Sokar w Gruzji, w 2018 roku wielkość dostaw gazu z Azerbejdżanu do Gruzji zostanie zwiększona do prawie 2,7 miliardów metrów sześciennych. To pokryje 99,65% krajowego zapotrzebowania. Pozostałe niecałe 0,5% zapotrzebowania pochodzić będzie z miejscowych złóż. Tbilisi nie będzie potrzebować gazu z Rosji, poinformował wiceminister gospodarki Gruzji Georgi Cikowani. Już w kwietniu zeszłego roku gruziński minister Energii poinformował, że do końca 2017 roku jego kraj nie podpisze żadnej nowej umowy dotyczącej zakupu rosyjskiego gazu. Gruzja ma możliwość zakupu surowca również z Iranu. Po Brexicie zmieni się w Wielkiej Brytanii sytuacja przybyszów z państw Unii Europejskiej. Tak wynika z wypowiedzi brytyjskiej premier Theresy May. Szefowa brytyjskiego rządu Theresa May podkreśla, że obywatele państw Unii Europejskiej, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym po Brexicie, nie powinni mieć takich samych praw do pozostania w tym kraju jak ci, którzy przybyli wcześniej. I stanowisko doprecyzował jej rzecznik. Każdy, kto przybędzie do Zjednoczonego Królestwa przed marcem 2019 roku, będzie miał takie prawa, jakie są określone w porozumieniu z grudnia. Każdy, kto przybędzie po tym terminie, będzie miał takie same prawa jak teraz w okresie przejściowym. W okresie przejściowym wprowadzimy procedurę rejestracji nowo przybyłych. Prawa tych ludzi, którzy przybędą w tym okresie na czas po zakończeniu okresu przejściowego, są przedmiotem negocjacji. Premier jasno stwierdziła, że te prawa będą się różnić od praw tych ludzi, którzy przybyli przedtem. Polacy obecnie mieszkający na wyspach nie mają się czego obawiać, podkreśla politolog Katarzyna Cyganik. Myślę, że dla Polaków nie będzie to powodem do jakichś niepokojących zmian, ponieważ polscy obywatele przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii pracować, nie sprawiają tam jakichś problemów społecznych.
Także myślę, że tak jak było w przypadku negocjacji bezpośrednio pobrexitowych, tak jak to było założone w czasie tych pierwszych ustaleń, pierwszej fazy negocjacji, nie będzie tutaj jakichś obostrzeń, jeśli chodzi o obywateli Rzeczypospolitej. Tymczasem w mediach pojawiły się głosy, że Wielka Brytania straci ekonomicznie na wyjściu z Unii Europejskiej. Ekonomista Mariusz Kękuś wskazuje, że w przypadku scenariusza twardego Brexitu Londyn będzie szukał korzystnych dla siebie rozwiązań. Trzeba pamiętać, że Wielka Brytania będzie równoważyła sobie jakiekolwiek straty w wymianie handlowej z Unią Europejską poprzez podpisanie nowych umów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z Indiami i tu się otworzą pewne nowe perspektywy dla Wielkiej Brytanii, dla przedsiębiorstw, które są zlokalizowane w Wielkiej Brytanii. I właśnie trwająca wizyta Teresy May w Chinach stała się okazją do podpisania nowych porozumień biznesowych. Jesteśmy dalecy od odcinania się od świata. Chcemy, aby nasze stosunki handlowe z innymi narodami wzmocniły się i pogłębiły. Wielka Brytania jest otwarta dla biznesu i tak pozostanie. Brytyjskiej premier w Chinach towarzyszy delegacja blisko 50 przedsiębiorców. Innym wariantem dotyczącym Brexitu jest tak zwany wariant mieszany, gdzie Wielka Brytania podpisuje nową, rozległą umowę z Unią Europejską. Trzeci wariant to wyjście z Unii Europejskiej i zachowanie pełnego dostępu do unijnego rynku. W każdym z tych trzech przypadków, w pierwszym, tak jak mówiłem, strata PKB miała być 8%, w tym mieszanym 5% i w tym ostatnim 2%. Nie jestem co do tego przekonany. Myślę, że patrząc na to, jak dzisiaj wygląda wymiana handlowa między Wielką Brytanią a Unią Europejską, wypada ona na korzyść Wielkiej Brytanii. Mam wrażenie, że ten przeciek medialny może mieć charakter spekulacyjny i wpływać i w wymiarze politycznym, i w wymiarze gospodarczym negatywnie na podjętą demokratycznie decyzję. Przewidywanie w tak długim okresie zjawisk gospodarczych jest po prostu pewnego rodzaju umownością, nazwijmy to po imieniu. Więc jeśli nawet w takich raportach pojawiają się imponujące kwoty, imponujące dane na temat 50 miliardów inwestycji, których do inwestycji przypłynie mniej, to jest i tak niewiele w stosunku do tego, ile wynosi wartość całego brytyjskiego PKB. Dr Bartosz Michalski wskazuje, że raporty prognozujące straty dla Wielkiej Brytanii nie doceniają inwencji brytyjskich przedsiębiorców. Jeśli brytyjska gospodarka jest konkurencyjna i bazuje na wiedzy i kapitale ludzkim, to nie należy się obawiać negatywnych konsekwencji dla rynku usług. Co więcej, ekspert wskazuje, że Brexit może negatywnie uderzyć w regiony słabo rozwinięte, bazujące na tradycyjnym przemyśle. To jest wskazówka dla rządu w Londynie, by przyspieszyć ich restrukturyzację. I to wszystkie wiadomości w porannym wydaniu Informacji Dnia. Kolejne o godzinie 10. Zapraszam Państwa serdecznie i życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. Nad wschodnią Europą wyż, nad pozostałym obszarem, również nad Polską niże z frontami atmosferycznymi. Do kraju napłynie chłodniejsza i wilgotna masa powietrza. Dziś w Europie sporo chmur z opadami, od śniegu po deszcz. Na północy Europy będzie wiał silny, okresami porywisty wiatr. Najchłodniej w Moskwie 0 stopni, najcieplej w Rzymie około 17. A w naszym kraju pogodnie w zachodniej części. Na wschodzie opady śniegu, miejscami na Podkarpaciu i na Mazowszu opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 5 stopni. Powieje słaby zmienny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1005 hektopaskali. A już teraz przegląd regionów.